Oświadczam, że zachowam w ścisłej tajemnicy treści i faktów prowadzonych ze mną rozmów przez funkcjonariuszy SB Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Legnicy. Tak brzmi tylko część oświadczenia, na którym widnieje podpis Olega Herejczaka. Mam dokumenty, które świadczą o tym, że nigdy nie byłem współpracownikiem SB. Także publikowanie tych dokumentów, jako że byłem, może się to wiązać z po tym z sprawą sądową. Ale to pan podpisał to oświadczenie? To jest, nie jest proste. Radny Herejczak nie potwierdził jednak ani nie zaprzeczył, że to on sam podpisał się pod oświadczeniem. Ja nie ze swoich, nie na moje prośbę założono mi kiedyś teczkę, o której ja nie wiedziałem długie lata. Także mam wszelkie dokumenty, mogę się wykazać, że nigdy nie byłem, nie jestem współpracownikiem SB. A to oświadczenie, tutaj to jest pana podpis? To ja mówię, to są sprawy jeszcze, toczą się w IPN-ie i dopóki się nie skończą, nie będę więcej rozmawiał na ten temat. Olek Herejczak powiedział nam, że od roku stara się w IPN o status pokrzywdzonego.